Co? Co? Co się stało? Co się dzieje? Widzisz, kurwa, że idę z dzieckiem padalcy. No i co stało się, co? No co się, kurwa, stało? Czekaj, stoi tu! Ja mam nagranie tutaj, stało się ten... No i co? No i co się stało? Co się stało się, co? O chuje chodzi, tak szczerze. Co to kurwa jest? No ziomek się zatrzymał, puścił. Co? Sama wypierdoliła dziecko. No tak szczerze, jak już ci przejdą z tego... Inaczej, jakbyś na przykład jechał tutaj tym pasem i ktoś wchodzi, nawet jak możesz przejechać, to nie możesz, ale jak już przejdą, to pomimo, że nadal jest na przejściu dla pieszych, to już możesz jechać. No. No. Co się stało? Jest frajer, kurwa, tam, no. Ogólnie bardzo brzydkie tutaj zachowanie Karyny. No już jest to, że się to dziecko wypierdoliło. Idzie, puściła to dziecko. Co? Co się stało? Co się dzieje? Widzisz, kurwa, że idę z dzieckiem padalcy. No i co stało się, co? No co się, kurwa, stało? Czekaj, stoi tu! Ja mam nagranie tutaj. Tak szczerze? Nie żal mi jest tego ziomka. Widać, że jest nieudacznikiem życiowym. Bo skoro jest, kurwa, pod pantoflem kogoś, kto mówi, nie patrząc nawet, telefon! Telefon! Wygląda jak gówno, zachowuje się jak gówno, to nie żal mi jest tego człowieka. Jesteś, kurwa, spierdolony, że w coś takiego się zlałeś dwukrotnie, kurwa. Miałeś... Po pierwszym już miałeś, kurwa, szansę. Czasami się brzydkie rzeczy dzieją w życiu. Czasami, kurwa, wsadzić gdzie nie powinieneś i żałujesz, ale ty, kurwa, zrobiłeś to dwukrotnie. Kurwa mać. Tak szczerze? Jakbym skończył z czymś takim, to bym, kurwa, poszedł na most i się zajebał. Autentycznie, kurwa, no nie chciałbym takiego życia. Jakby ktoś do mnie kiedykolwiek w życiu, nie patrząc na mnie, powiedział, telefon, telefon. To, kurwa, no nie byłoby siły, nie? Nie byłoby siły, żebym, kurwa, nie zajebał takiej osobie. No chyba, żeby to nie była kobieta, no wtedy bym się obawiał. Ale kobiecie to...